Kazimierz Gzowski, inżynier, nauczyciel, adwokat. Urodzony 5 marca 1813 roku w Petersburgu. Wywodził się z polskiej szlachty. Po ukończeniu szkoły wstąpił do armii rosyjskiej, gdzie był saperem. Brał udział w powstaniu listopadowym, lecz po jego upadku został deportowany z rodziną do Nowego Jorku. Tam większość deportowanych kończyła na ulicy. Lecz zapał Gzowskiego nie pozwolił mu na to. Na początku uczył tego, co umiał najlepiej, tańca, francuskiego i szermierki. Po jakimś czasie jednak udał się do małego miasteczka Pittsfield, gdzie praktykował w kancelarii adwokackiej, gdzie opanował angielski, zasady prawne i otrzymał obywatelstwo USA, a to w zaledwie 3 lata po przybyciu do Ameryki. Z Pittsfield udał się do Pensylwanii, gdzie na miejscowej farmie odkrył swoje powołanie do inżynierii. Zaimponował Amerykanom swoją wiedzą i umiejętnościami przywódczymi. W okolicy rozwijał się przemysł i transport, było zapotrzebowanie na fachowców. Gzowski postanowił spróbować, tym samym zakończył karierę prawnika. Na początku nadzorował pracę robotników. Jako najlepszy pracownik i przedstawiciel firmy został wysłany do Kanady. Na przetarg dotyczący rozbudowy mostu. Firma przetargu nie wygrała, a Gzowski postanowił pozostać w Kanadzie, gdzie dopiero rozwijał się transport. To była wielka szansa dla ludzi takich jak on. Pracował tam w zarządzie dróg, lecz wykonywał też prywatne zlecenia, brał udział przy budowie najważniejszych linii kolejowych w Kanadzie, zdobył zaufanie i przyjaźń wielu finansistów. Gzowski razem z Aleksandrem Galtem założyli spółkę kontraktową Gzowski & Company. Brała ona udział w wielu projektach, m.in. linia kolejowa Toronto-Sania. Jednak najwybitniejszymi budowlami inżyniera były mosty. Wiele z nich stoi i funkcjonuje do tej pory. International Bridge, jeden z najważniejszych mostów łączący Kanadę i Stany Zjednoczone, przyniósł rodakowi największą sławę już nie tylko w Kanadzie, ale na całym kontynencie. Była też koncepcja poprowadzenia wiaduktu po skalnym progu wodospadu Niagara, lecz Gzowski dołożył wszelkich starań, by do tego nie dopuścić, a ponadto był pomysłodawcą i współzałożycielem Parku Narodowego na terenie wodospadu, został jego pierwszym komisarzem. Z okazji tego wydarzenia w Polsce i Kanadzie wydano znaczki z jego podobizną. Na cześć inżyniera, w Toronto w parku jego imienia został postawiony mu pomnik. Nie można zapomnieć, że był założycielem wielu szkół zawodowych, a później uniwersytetów. Wspomagał również polskie szkoły. Był organizatorem zawodów strzeleckich, które trwają do dnia dzisiejszego. Otrzymał wiele odznaczeń i został mianowany wicegubernatorem prowincji Ontario. Order imienia Kazimierza Gzowskiego jest najwyżej ceniony w kanadyjskim konkursie inżynierskim. Kazimierz Gzowski zmarł 24 sierpnia 1898 roku.